I teraz jeszcze jedno, co mi leży na wątrobie już od 2 lat. Agatka, ty kupiłaś sobie nową Biblię po tym proroczym geście, co tu zrobiłaś? Aha. Kupiłeś, Artur, tak? Tą nową Biblię jakoś tam sobie. Mhm. I wszystkie te wspaniałe obietnice Boże są też w tej Biblii, są. Które były w tamtej. Te same, tak? Te same. Aha. No. Dobra, chodzi mi o to, że traktowanie właśnie tego podręcznika przez niektórych ludzi to jest niesamowite. Zrobili sobie z książki bożka. Wiecie, i chodzi po tym świecie kilkanaście milionów bożków. Jeden w czarnej skórze, drugi w brązowej skórze. To w jakimś materiale. Nie traktują tego Pisma Świętego, nie wprowadzają w życie. To, wiecie, to jest tak jak przepisy na wspaniałe wypieki, ciasta, tak? No niby znasz tą Biblię na pamięć. Nie wiem, ile razy przeczytałeś. To tak jak ty byś czytał te poradnik, te przepisy na ciasto, dobra, tutaj kopiec kreta, tutaj pół łyżki sody, tutaj 3 łyżki kakao, dobra, lecę dalej, o makowiec, tutaj tyle maku, dobra, sernik, tu rodzynki, aha, dobra, a tu jeszcze kakao, tyle, dobra, tutaj ile tam było łyżki sody, dobra, tutaj trochę cukru, a tam mąki 2 kilo, o dobra. To nie jest tak, kochani. Chodzi o to, aby to wprowadzać w życie. Amen. Każdy ten przepis, nie wiem. Ty tylko krytykujesz, ktoś zrobi, upiecze ten sernik i twierdzisz, że jest za dużo rodzynek, za mało orzechów, nie wiem, za mocno przypieczone, za mało cukru. A czy ty sam skorzystałeś z któregoś przepisu? Czy zrobiłeś, upiekłeś sam makowca? Czy przemieliłeś sam 2 razy przez maszynkę ten mak? I powiem wam obietnicę, która przedstawiła mi wajchę na właściwy tor. Błogosławiony człowiek, który ufa Panu i w Panu pokłada nadzieję, jest jak drzewo zasadzone nad wodami, którego korzenie sięgają strumienia. Gdy przychodzą upały, nie zauważa ich, lecz wydaje zielony liść. Gdy przychodzi susza, nie zwraca uwagi i nie przestaje wydawać owocu. Amen.